No witam serdecznie, zaczynamy ze zwycięzcą oczywiście giveawaya z jednego z ostatnich filmów. Elegancki styl, no niestety nie ma tutaj hasła konkursowego, więc muszę wylosować jeszcze raz, klikamy i zobaczmy kto tutaj wygrywa. O, no i proszę, mam oczywiście hasło konkursowe. Emeczka do ciebie oczywiście leci, więc gratuluję oczywiście serdecznie. Myślę, że możemy zacząć sobie odcinek otworzeniem takich oczywiście skrzyneczek trzech skarab i oczywiście wybraniem jakiegoś skina dla widza. No myślę, że ten Galil będzie najrozsądniejszą opcją, więc oczywiście sobie tego skina wyjmujemy. Jest on oczywiście do wygrania. Ja ci tylko przypomnę, że jak chcesz go wygrać, no to oglądaj film do końca. Będzie hasło konkursowe w trakcie oczywiście filmu podane, no ale to nie jest rzecz, po którym, że tak powiem, tutaj się zebraliśmy w dzisiejszym filmie, no bo nowe limitowane skrzyneczki, stary. I powiem tak, no pierwszy raz, tak szczerze, no troszkę się zawiodłem na tych skrzyniach, bo wydaje mi się, że wszystkie skrzynie, które tutaj są, już były. No na pewno był ten Crimson Web, ten Classic Knight, bo go pamiętam dobrze. M9 też była, Golden Koi też, Kałak też. I właśnie kurczę z tą Dragon Lorem. Nie jestem pewny, czy ona czasem nie była w tej pierwszej jakby turze tych limitowanych skrzynek, oczywiście procentowych. No ale no, no nie będę narzekał, tak? Zostały dodane tutaj nowe skrzyneczki. No to je sobie będziemy oczywiście otwierać. Zaczniemy od skrzynek 4% slotter. Wrzucamy 10 takich skrzynek, 2600 zł. Mamy dzisiaj bardzo duży budżet oczywiście z poprzedniego filmu, więc zaczynamy sobie, no że tak powiem, no, nie pierdzielimy się w tańcu zbytnio i zbędnie. Więc zobaczmy, jak tutaj nam oczywiście ta skrzyneczka zacznie oddawać. Kurczę, ale powiem wam tak, no biorąc pod uwagę, jaką ilość skinów mamy w grze, no to no troszkę jestem zawiedziony, no bo zobacz, były ostatnio właśnie gamma dopplery, to były w ogóle, no według mnie jedne z najlepszych skrzynek procentowych. Gamma dopplery, white lotusy, więc kurczę, nie wiem, dlaczego nie zrobić procentówek na jakąś, no nawet AWP Prince albo Meduzę, stary, i wtedy niebieskie skiny, i zobacz, i wtedy jakieś, nie wiem, M9 może doppler te niebieskie, albo nawet te butterfly'e niebieskie. I wtedy Meduza jako ta najdroższa skrzynka, no mua. No naprawdę wydaje mi się, że byłoby to 100 razy lepsze rozwiązanie. No ale no co jest głupski, że zdecydował inaczej, nie będę, że tak powiem, narzekał, tak? Bo i tak jest to bardzo dobry content, bo uwielbiam skrzynki procentowe i myślę, że każdy to no, na mojej filmie to wie. Ale no te skrzynki tutaj pokazały nam no w tym pierwszym, że tak powiem, w tej bitwie, że no, kurczę, zaczynamy jednak mimo wszystko od przegranej, więc no ja nie lubię zaczynać z przegranej, nie lubię przegrywać, więc lecimy od razu ze skrzynką z Dragon Lorami. No 10 tak... Ej, czekaj, nie, bo mnie tu odkleiło trochę. 6 takich skrzynek, 3%, 6 razy 3, łatwo oczywiście policzyć, 18. Matematyka z Kroko, stary. Kroko bawi i uczy, więc 6 skrzynek z Dragon Lorem. Zobaczmy, przypomnę oczywiście, że jak chcesz wygrać skina, bo jeszcze tego nie powiedziałem, subzonem, łapa w górę pod filmem oczywiście, komentarzyk z hasłem konkursem, który będzie w trakcie filmu podany, dąż na Discorda, będę sprawdzał, udostępnij oczywiście film i użyj kodu Kroksi, stary, na Cisgo Skinsie. Jeżeli użyjesz kodu, to nie dość, że jesteś gigaczadem, to masz jeszcze 10% więcej do każdej wpłaty, kodu możesz używać oczywiście do woli i skrzyneczka na start za free oczywiście z kodem Kroksi. No póki co cztery tutaj te skrzynki z Dragon Lorem no się nie popisały. Może tutaj ta piąta, no piąta niestety nie, zostaje ostatnia. 3% na AWP Dragon Lore. Czy możemy to zakończyć powodzeniem? No kurczę, no powiem tak, no jest źle, jest tragedia, tak? Sprzedajemy sobie tutaj te skiny z Eku jeszcze, które mi jakieś zalegają. No, Dragon Lore się nie popisała, powiem tak. Może 2%, stary, zobaczmy, to jest 5000, to zostanie nam 10 koła. I tak już zaszalałem, no za dużo, tak? Za dużo, że tak powiem, tutaj zostało zainwestowane w tą skrzynkę z Dragon Lore, no ale mam nadzieję, że tutaj no to się opłaci, bo no 6 skrzynek poprzednie, no naprawdę, no miałem nadzieję, że uda się tą Dragon Lore zdobyć, tak? No, no niestety rzeczywistość zweryfikowała. W międzyczasie oczywiście akceptuję tego Galila, więc jak chcesz sobie go wygrać, no to chyba dobrze wiesz, stary, co robić, tak? No ja tutaj ci nie muszę tłumaczyć, ja mam bardzo inteligentnych widzów, tak? Zobaczmy, 3 skrzyneczki jeszcze z Dragon Lore. Przeleciał flip, no ale ten flip to jest 1500, wydaje mi się, max. A my tutaj polujemy na tą największą rybę, tak? Na tą AWP Dragon Lore, na którą w tej skrzyni jest 2%. Ostatnia szansa na tą AWP. Jestem naprawdę bardzo zawiedziony, stary, obrotem dzisiejszych wydarzeń. No, tak naprawdę, wygranym to się chyba tylko ty możesz czuć, bo dostałeś oczywiście skina. Skin dla widza oczywiście został wypłacony, tak? A ja tutaj, że tak powiem, no póki co... No, na dziurę dostaję, mam kałacha, no ale co to jest tak naprawdę? Jak my wydajemy ile? 338 zł, stary. 338 zł. Nie mogę dostać żadnej kosy póki co.
jest leci ostatnie otwarcie, no jak tu się nie uda... No to nie jest to, no to nie jest ewidentnie to, 8700. Ja już tutaj mówię, że zrobię jakiś mega opening stary na te skrzynki. A tutaj znowu wychodzi jak zawsze, że... Czekaj, co? 6 skrzynek 4% kosztuje nas tylko 1600 zł? Co ty gadasz? Ej, te M9 są takie tanie? No powiem tak, tutaj naprawdę się zaskoczyłem. Myślałem, że to jest wydatek rzędu, no właśnie... pół koła jakoś, a tutaj... O, i bot i samu, klasycznie stary. Nie no, bot i samu to naprawdę jest... Kurczę, godny oponent tutaj, tak? 4800. M9 Slotter na jego konto, 4 skrzynki przed nami. No żeby tu wygrać, byśmy musieli albo faktorkę dostać, albo... O, minimal wary liczy oczywiście na troszkę szczęścia, że akurat ja to dostanę. No wtedy jest 50-50 oczywiście, nie? Zobacz, ostatnia szansa no, na nadrobienie tutaj bota i samu. Jak nie, to będzie mi przykro. No, zajebiście, zajebiście, stary! This is fine, this is fine, powiem tak. No nie no, ej, autentycznie, no ta skrzynia kosztuje... No za 6 takich skrzyń 1600 zł? Wydaje mi się, że to jest naprawdę, kurczę, worth business. Zobacz, jeszcze jedno podejście. Znaczy, jeszcze jedną szansę chciałem powiedzieć, że daj te skrzyni. Jeszcze jedno podejście, bo trochę to nie po polskiemu zabrzmiało. No ale zobacz, 5 skrzynek jeszcze przed nami, pierwsza daje tutaj niestety, no... No nie mówmy o tym po prostu. Daje nam naklejkę za 13 groszy. Zobacz, 4 otwarcia przed nami, no musi w końcu chyba nam coś dać, tak? No nie może być przecież, że cały odcinek będzie mi każda bitwa dosłownie zabierać. Nie wiem, czy my wygraliśmy chociaż jedną bitwę w dzisiejszym odcinku. W sensie, no może wygraliśmy, ale może ja tylko nie pamiętam, stary. Może to wszystko to Matrix, albo to wszystko to AI, stary. Naprawdę, to wszystko to AI. A tutaj jakieś... Myślisz, że tu jakiś pan prowadzący jest w ogóle? Co ty w ogóle mówisz? Co ty sam myślisz, stary? Bitwa wygrana, ale co to za win? Co to za win, jak my mamy 6200? Mogę popróbować tą Dragon Lore, tak? Mogę 5 takich skrzynek otworzyć z tą Dragon Lore. Jak to zrobię, to nie będę miał pieniędzy już na, że tak powiem, dalsze tutaj kręcenie skrzynką. Więc, zróbmy to po prostu, tak? Po prostu to zrób. 5 szans na AWP Dragon Lore. No jejku, przeleciało. Dobra, lecimy dalej. Nie no, ja się popłaczę. Naprawdę się popłaczę. Jak tutaj nic z tej bitwy nie dostanę. A jak bot dostanie Dragon Lorkę jeszcze, to już w ogóle nie wiem. Oho, Huntsman. 1100. Dwie szanse. Dwie szanse na Dragon Lorkę. Flip Knife. No, czy to jest droższe? Na pewno jest droższe. 1700 jednak. No ale ostatnie. No ostatnie podejście. Nie no, to jest hit, stary, no naprawdę. Jak ciężko mi w tym odcinku cokolwiek naprawdę ukończyć. To jest naprawdę niepojęte, nie jestem w stanie nic wygrać. No po prostu, no tak pechowego odcinka, no nie pamiętam kiedy miałem ostatnio. No 2 dni temu może, albo 3, dobra, never mind, no nie rozmawiajmy o tym, tak? Próbujemy dalej, no. Chciałem zaryzykować z tą skrzynką z Dragonlorem jeszcze raz. O, nie no, bo ty sam jest naprawdę jakiś kurczę, nie wiem. Co on robi? On mnie na kolejną bi... Nie, to jest... Nie, ja wychodzę stąd, stary, wychodzę stąd. 2 M9 w 2 otwarciach, a ja nie mogę żadnej przez cały film trafić. No przecież to jest niepojęte. Zbugowany i samu! Zbugowany bot i samu na zbugowanej bitwie! O zbugowanej M9 Slotter! No to jest moja honest reaction w tym momencie, stary. To już jest GG, stary, no tu nie ma opcji. Żeby do tego wrócić, ale naprawdę jestem pod wrażeniem, jak dzisiaj naprawdę jestem z każdej strony, no wiesz. Idziemy na event, mamy trochę tokenów, te tokeny nic nie zmienią w sumie. O, że te 80 zł więcej będę miał na, że tak powiem, przepierdzielenie. I 24,957 rzucamy i 50 zł legiona Nobisa. No spoko, 1700 zł zostało. Niestety to znaczy, to jest ostatnia dosłownie szansa na te skrzynki ze sloterami. I jeżeli one nic mi tutaj nie dadzą, no to naprawdę będę w ciężkim szoku. Będę w ciężkim szoku, ile bitew można przegrać. Znaczy jedną wygraliśmy, ale wyszliśmy na minus overall, więc no... No jedno... Nie, to jest kurwa, naprawdę, to jest żart, to jest nieśmieszny żart. Jeszcze Factory New. No Factory New, no... Naprawdę, kończę karierę, stary. Hasło konkursowe zapytasz? Nie wiem, stary, szczerze. O, mam kolejną kosę. Kurczę, tak się zastanawiam. Hasłem konkursowym.
A napisz, jaki jest twój ulubiony kolor. Czemu kolor? Nie wiem, czy tak. Tak se panem na to. No to co, może teraz M9 dla Wujanco? Ostatnia skrzynka? No, jakby teraz M9 poleciała, no to byłbym w stanie wybaczyć za cały tutaj ten film. No, no, a najlepsze jest to, że chciałem się z Flander dogadać. Dziękuję za oglądanie, no nie pamiętam, kiedy tak zostałem wydymany.